Cześć wszystkim! Witamy Was po jednym dniu przerwy. Tęskniliście? Alek się bawi się właśnie Play-Doh, bo to, co nam jeszcze zostało, to włożyłam mu pod choinkę i dostał, tylko już właśnie zaczął je mieszać. Staram się tak robić, by nie mieszał, no ale niestety już się miesza. I ma nową piżamkę, która również się znalazła od Mikołaja z Patpatrzuj z Markusem. Taka piękna piżamka, dlatego, że dopiero wstaliśmy. A Lorum jeszcze śpi. Hej, a więc jest 8.20, 26 grudzień, ja tutaj mam Aleksia, który sobie usiadł, mam swoją kawkę, Lorum śpi. Już Wam mówię, jak będzie wyglądał cały nasz dzień. A więc teraz ja wypiję swoją kawkę, posiedzę chwilkę z Aleksem, poprzytulamy się, jak to się mówi. Jest 26 grudzień, ale we Francji 26 grudzień to już nie jest drugie święto, po prostu nie istnieje ten dzień, tutaj to już jest normalny dzień, jak ludzie idą do pracy i normalnie Laurent miał iść do pracy, tyle że dostał tydzień wolnego, po prostu poprosił i jest tydzień w domu do 2 stycznia, z tego co mi się wydaje, tak, do 2 stycznia, więc słuchajcie, dzisiaj jest jego pierwszy dzień naprawdę od x czasu, jak on może pospać, a więc jak tylko Alek się wstał, to ja wyszłam z pokoju szybciutko. Ja mówię, chodźcie przed telewizor. Zaraz się będziemy ubierać, ogarniać, my po prostu pojedziemy do moich rodziców i ja mu zostawię kartkę. Znaczy mówiłam już wczoraj tak, że pojedziemy do mojego brata, że po prostu zadzwoni do mnie jak wstanie, bo jak wiecie, ja mu pozwolę spać tak ile wlezie i będzie miał ciszę, to on sobie naprawdę pośpi. A potrzebuję tego, bo ostatnio o takich godzinach już wstawaliśmy i tyle. Dużo różnych rzeczy było na głowie, że fajnie będzie pomyśleć, że się w końcu wyspał. No ale to właśnie tyle. No, my będziemy jechać do moich rodziców. Myślę, że około 9 jedziemy, a więc jakieś pół godzinki, bo napisałam też im, czy śpią, ale mi nic nie odpisali. A więc znają, że czy oni też śpią, dlatego że mój tata też dzisiaj jest w dzień wolny. Pojedziemy tam od rana, a w południe zobaczymy, co tam będziemy robić. Właśnie nie wiem, Lulam w stanie, może przyjedzie do nas, albo przyjedziemy my tutaj. Zobaczymy, właśnie taki luźny dzień, potem na pewno Wam pokażę, co Alek się dostał moją gwiazdkę, no oprócz piżamki, którą już widzieliście. Wczoraj mielibyśmy jeszcze właśnie urodzić z Florą i dostał kilka prezentów, to na pewno Wam to wszystko. Ja w ogóle nie mogę uwierzyć, za 3 dni, mam 22 lata, za 3 dni są moje urodziny, ja nie jestem jakąś największą fanką urodzin. Nie wiem, jakoś tak, urodziny to nie są, lubię święta i tak dalej, ale urodziny tak na pół. Wszystko mi się jakoś tak z latami pozamieniało, bo jeszcze 2 lata temu czy 3 lata temu w moim filmiku 10 rzeczy, które czyni mnie szczęśliwą, to coś takiego, mówiłam, że nie lubię święta, przecież ja już teraz jakoś mi tak przeszło, może miałam jeden rok taki, który był po prostu kiepski i tak sobie nagadałam. No a urodziny to tak właśnie, nie wiem dlaczego, mam wrażenie, że to właśnie się starzeje i moje życie upływa. Wiecie, o co chodzi. Ale nieważne, ale mimo to za 3 dni mam urodziny. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że zrobiliśmy sobie fajną rzecz w te święta i jestem mega szczęśliwa. Mimo wszystko, że zdjęcie nie wygląda tak, jak bym chciała, żeby wyglądało. Ale jest mimo wszystko 100% naturalne. Zrobiliśmy sobie zdjęcie, że jestem ja po środku, ja trzymam Aleksa nogi, jest po środku Alex, a z drugiej strony jest Laurent, który trzyma Aleksa tutaj po prostu tak, jest tak po środku nami, dlatego że on się nam strasznie wyrywał i po prostu jest to takie fajne nasze pierwsze zdjęcie świąteczne i stwierdziłam, że fajnie jak ma się rodzinę i się zaczyna, wiecie, tworzyć jakąś rodzinę, to robić sobie takie zdjęcia co roku i patrzeć jak się zmieniacie, czy są jacyś nowi członkowie rodziny, widać ogon Maxa, bo nie chciał stanąć też, a więc Max się załapał ogonem. A więc fajnie mi się daje, że taki fajny pomysł i wstydem, no wywołam sobie już teraz zdjęcie, chociaż wiecie, naprawdę ja mam dziwną taką twarz, bo dziecko mi się wyrywało, dlatego że tak nie chciał Alek z tego zdjęcia, z gołymi stopami jeszcze. Ustawiałam sobie na tapety w telefonie w ogóle to zdjęcie, dlatego że mi się bardzo podoba, ale właśnie wywołam sobie. Dam je moim rodzicom w ramce, dam je Lorom z rodzicom w ramkę, bo to jest takie naprawdę nasze pierwsze zdjęcie w trójkę, bo my jakieś takie selfie głupie to sobie często robimy, ale takie ładne zdjęcie nasze pierwsze w trójkę z pierwszych świąt, które spędziliśmy razem, a więc jestem mega szczęśliwa, że będę miała taką, chciałabym mieć taką kolekcję za 10-15 lat. Ja lubię takie rodzinne zdjęcia, rodzinne albumy właśnie, a więc o, sam Pompie będzie leciał. Ty lubisz Pompie? Ty lubisz Pompie? Ty tutaj masz tego psa Markusa i też jest Pompie. Znaczy strażak. No. Co do jeszcze wczorajszego vloga. A znaczy vloga z 24. Ja wiem, że połowa vloga jest po francusku.
ale ja dodam te napisy, ja mam obiecuję, że prawdopodobnie jak to już oglądacie, to te napisy już są, ale ja tak walczyłam z tym vlogiem, gdzie ja od 25 grudnia nie myślałam o tym, żeby dodawać napisy, już chciałam po prostu wypuścić tego vloga, żeby wszedł na kanał, a stwierdziłam, że napisami zajmę się później po prostu na spokojnie, bo właśnie dużo ludzi mi pisało, że nic nie rozumiecie, ale wydaje mi się, że była na tyle fajna atmosfera i to wszystko, że tam te kilka słów zdań po francusku nie było aż takie bolące, a może mnie tak nie bolało, dlatego że rozumiem i też nie potrafię się postawić w sytuacji, wiecie o co chodzi. A więc na pewno dodam te napisy, tylko nie obiecuję wam, że od razu, tak? No postaram się, jak tego vloga już oglądacie, żeby podlinkować wam ten drugi film, żeby te napisy były. Ja wam dodam te napisy na YouTube, a więc tam sobie klikniecie po prostu w ustawieniach napisy Polski. I postaram się to zrobić, może jak Aleksio dzisiaj będzie troszkę spał, ale tak, tyle. Ja się będę zbierać, wypiję kawkę, ogarnę się, ubiorę i będziemy uciekać do moich rodziców. Pa! Jak ci dzieciaki się bawią, to jest jego wczorajszy prezent, jaki dostał od rodziców. No, ale on też tak wczoraj robił właśnie. Ale nie podjedzie ci pod taką górkę, nigdy w życiu. Tylko, że jeśli jeździ za wolno, to znaczy, że takie kółeczka pospadały, trzeba uważać. Takie gumeczki są na kołach. Bo właśnie jak Alex tak nim szoruje, to te gumeczki bardzo często spadają. No, on sam to chce robić. Nawet jak się samochód wyłącza, to on sobie włącza. To jest największy żebrak przytulania. Żebrak! Cześć, jest Maki. Uwielbiam ten moment dodawania filmów u rodziców Lecze, który ogląda. Zostało około 2 minuty, 21%, 22%, 23%, 24%, 25%, po prostu magia ten internet. Cześć, słuchajcie, jest 12:12 idealnie i ja właśnie przyszłam do Agi i Aga wam pokaże, co dostała na święta i mówię, że mam powiedzieć, że w jej pokoju jest tak zimno, że można zamarznąć. Czemu tu jest tak zimno? Wyłącz mi to światło. O, bo żółte żarówki macie, mama. Takie dwie książki, mam już jedynkę, a to jest dwójka, to jest trójka. I one się nazywają Mochteladel. To trochę jakby takie... Komiksy. No tak, ale są trochę jakby do takiej dziwnej dziewczynce, ale ja je kocham. Nawet tytuły są przerażające. Ona właśnie kopie kota tak do krwi. Dziwna ta książka. A to ale dla dzieci. Jedynka. To na dziecięcym jest, a więc dostała... Co mi spadło na głowę? Misio ci spadł na głowę. A więc Aga dostała takie dwie książki. Tak jak na przykład L'Enfer, c'est les autres, czyli Piekło to inni, albo C'est pas ma faute, czyli to nie a gdzie masz tą pierwszą? A pierwsza wygląda tak, dostałam na urodziny. Pierwszą dostałam na urodziny i na gwiazdkę, mal, jedną ode mnie, drugą od mamy. I będzie miała, kompletowała sobie, Aga uwielbia książki te komiksowe. Ale tylko Mochteladel, innych nie cierpię. Okej, okay. Później dostała takie słuchawki. Mogę sobie wymieniać gumeczki na większe, mniejsze. Fajne te słuchawki, takie porządne. I mają fajne pudełko. Mi się też podobają. No, takie w takim porządnym pudełku słuchawki Aga dostała. Jak jest, się chowa z powrotem? Chowaj to. Tam był jakiś plastik na gumeczki, ale był plastik taki jakby... No, takie ładne opakowanie było, że miałeś wszystko tak pięknie poukładane. Nie, to nie było opakowanie. No, później dostała lizaka, który... Takie coś serio opakowaniem. No, później dostała lizaka, który już trochę się wymęczył. Takie słuchawki, o które Amadeusz mi strasznie zazdrości. Drugie słuchawki, bo Aga ostatnio często ogląda jakieś filmy na kompie i tak dalej. Więc słuchawki się przydadzą, takie z Soniaka fajne. Później lakier dostała lakier do paznokci. Tylko, że się ściąga w zimnie. Wiecie, taki, ona nie maluje z reguły na co dzień paznokci, bo ma 10 lat, ale taki śmieszny na ferie mama jej kupiła, dlatego, że do kompletu kupiła jej odżywkę taką do włosów, żeby w końcu zaczęła czesać fajnie włosy. Baga nie lubi. Się czesze włosy. Drzeszy zawsze, żeby ci uczesać włosy. Nie, ja krzyczę, żeby inni mi czesali włosy, bo ja nie umiem. Dostała taką odżywkę i do tego właśnie pod kolor taki fajny lakier. Później dostała taką ozdobę. To jest mega fajne. To nie jest... Fajne. Podoba mi się to. Dalej! Lećmy dalej! Kinder! A, dostała paczkę taką Kinderów.
Nazwałam go Kinder. No i nazywa się Kinder. I w tym był taki misiu. Później od koleżanki dostała takie piękne opakowanie. Był taki komplet fajny. Ładny, podoba mi się to. Do torebki i tak dalej. Więc chowamy. Od babci dostałam taki sweterek. Pięknie. I jeszcze czarna podkoszulka, ale nie wiem gdzie. Ręcznie dziergany, co nie? Piękny. Tak. I taki od Julki. Od Świętego Mikołaja. Serio. Myślisz, że ja wierzę? No dobra, taki fajny pomponowaty sweter. Nie ma już świąt, bo po świętach. Znaczy drugi dzień świąt dzisiaj mamy, ale myślę, że Aga jeszcze może go potem do szkoły ubrać. Trzeci. Dzień świąt? Drugi. Oficjalnie drugi dzień świąt. A ja wszystko, co tam dostał Alex i co ja dostałam, pokażę wam w domu, jak wrócimy po południu. Słuchajcie, niedługo będziemy jedli, ale przed jedzeniem włączymy sobie film. Meme! Tak. Włączymy sobie film Listy do M2. Jest to film, który dostałam od mojego brata na gwiazdkę. A ja próbuję mojemu tacie sprzedać skrzynkę na płyty za 200 euro. Masz, włącz film. A tu moje dziecko wariuje. A tu jest pies. Boże drogi! Czuję się bulimiowana. Moja reputacja! Aga, ale fajnie! Nie może, ona bo czy ona hamuje? Ona biedna nie ma gdzie nogi postawić. Już zaskoczę. No, cześć, słuchajcie, jest 18. Co ja gadam? 17:48 i dużo się dzisiaj działo. Ja jestem już teraz w domu. Aleksio jest pod prysznicem i Aleksio właśnie, o co ja mówię, Loren właśnie poszedł swoim tatą, dlatego że mieszkanie jest puste. Jedne co nam zostało, to jutro będziemy je sprzątać, ale wszystkie dziury są wszystkie połatane. Wszystko, co miało być zrobione, jest zrobione, a więc mieszkanie w sumie w środę mają być jacyś pierwsi ludzie, którzy będą je oglądać, a więc zobaczymy. No ale z naszej strony już będzie gotowe, tylko tyle, że je po prostu posprzątamy. A ja stwierdziłam, że w tym czasie, jak właśnie Aleksio tutaj się kąpie, będę go tam zaglądać, co robi, to pokażę wam. Tak mniej więcej, chyba że zapomnę o czymś, co Aleksio dostał na gwiazdkę, dlatego że byliście ciekawi i pokazałam wam, co Aga dostała. A więc stwierdziłam, że pokażę wam również, co Aleks dostał. Ale możemy zaczniemy od mojego prezentu od Loro, a więc dostałam taki przepiękny portfel z Lacoste. Bardzo się cieszę, dlatego że mój był zepsuty i miałam nadzieję, że dostanę portfel. A więc dostałam taki piękny portfel i również dostałam taką, jak to się mówi? Jak to się mówi? Zastanawiałam się. Takie coś na głowę i na klatkę piersiową, żeby sobie podłączyć tą kamerkę pod wodę, a więc na przyszłe wakacje, czy gdziekolwiek, jak będę chciała coś takiego fajnego filmować, to właśnie mam na klatkę piersiową i na głowę, żeby sobie założyć właśnie do tej mojej kamerki. Od Agnieszki dostałam taką piękną zatyczkę, zapinkę, którą już mam przy kluczach do domu. Napisem Julia, taki lakier z L'Oreala i w ogóle od mamy dostałam właśnie dużo takich rzeczy do ciała w takim ładnym koszyczku. Później dostałam jeszcze 4 świeczki, to właśnie od Agi, od rodziców po prostu tam razem i wczoraj się już paliły cały wieczór te świeczki, prawie się nic nie wypaliło, a tak pięknie pachną czekoladą. To jest jeszcze jedna. I tutaj wchodzę do sypialni i zaraz będę pokazywać, co Alex dostał, bo trochę tego wszystkiego jest. Dostał 2 opakowania takie z Kindera. Wczoraj jedno od mamy Loro, znaczy od rodziców Loro i jedno ode mnie. I w tym wczorajszym miał takiego słodkiego misia i ja mu dałam też. I miał, już wam pokazuję, takiego misia, więc teraz mamy takie 2 piękne misie. Położę mu jako dekorację tam na półeczce. Od rodziców Loro również dostał Kapitana Amerykę. On już ma Batmana. Tutaj mamy Supermana i on ma właśnie tego Supermana, Batmana dostał do Loro i od Loro i teraz ma do kompletu Kapitana Amerykę. Dostał jeszcze taką książkę od nas z Pat Patrol, Psi Patrol, bo jak wiecie, bardzo lubi Psi Patrol. Dostał taką książeczkę. Również nie zabrakło puzli z Psiego Patrolu i tutaj są 2 puzzle po 24. Pokazuję wam teraz jedno, dlatego że schowałam do góry do szafy, żeby, wiecie, Play-Doh bawił się tylko wtedy, kiedy mu daje, ale dostał 6 nowych, wow, 6 nowych pudełeczek Play-Doh. Proszę bardzo, właśnie go ubrałam od mamy Loro, dostał jeszcze wczoraj piżamkę, dostał 2 piżamki. Właśnie tą dostał od mamy Loro ze Star Wars, a od moich rodziców dostał z Pat Patrol, już wam pokazuję. Tylko że miał tą z Pat Patrol wczoraj nas. Taka z Marcusem, przemilutka, welurowa, czerwone spodnie i piżamka, ale góra idzie do prania.
bo jest cała brudna. Wiecie, jak to jest dzień po świętach, a ja już szukam tych wszystkich zabawek po mieszkaniu i zastanawiam się, co on jeszcze dostał. No takim głównym prezentem w sumie był wóz strażacki, który teraz jest w samochodzie, a więc Lorem jak będzie wracał od rodziców, bo miał tam jeszcze coś do zawiezienia, to już go prosiłam, żeby przyniósł. A, dostał jeszcze taką swoją pierwszą bombkę. I w środku są takie czekoladki pozamykane, ale w sumie Alex nie skapnął się, że to są czekoladki, a więc je po prostu wyciągnę i schowam, ale dostał taką pierwszą bombkę swoją. No i ten samochód, a jeszcze zapomniałam wam powiedzieć, właśnie dostał ten samochód, który pokazywałam wam rano we vlogu, ten taki, co jeździ automatycznie na tych torach, tak? Można go tam zmieniać jak się chce, przekładać i on jeździ po tych torach. Więc trochę ten dzieciak tego dostał, tak jak się patrzy. To jest moja nowa odżywka do włosów, którą dostałam od mamy, a więc zaraz idę się kąpać i na pewno ją wypróbuję, dlatego że akurat skończyła mi się, słuchajcie, odżywka, a mama kupiłam jakąś taką nowość z L'Oreala, więc bardzo się cieszę, że będę mogła ją wypróbować. No i dostałam jeszcze taki komplet z Oriflame, zaraz wam pokazuję. Tutaj z tego, co widzę, to jest po prostu no balsam do rąk i paznokci. Jakiś taki nocny, z tego, co dobrze tutaj czytam, więc taki z Oriflame. I do tego, do kompletu ciasto, Boże drogi, co ja mówię, masło takie do ciała. No więc się bardzo cieszę, wykąpię się dzisiaj i użyję sobie tych wszystkich moich nowych cudeniek. Ale muszę wam szczerze przyznać, że chyba po tym, jak ja wyglądam, to można stwierdzić, że naprawdę te dni wczorajszy, dzisiejszy były takie napięte, bo tak wiecie, poczekajcie, muszę sobie to usiąść, mam takie krzesełko, usiądę sobie, dlatego że słuchajcie, chcemy wszystko zrobić, trzeba oddać klucze, bo niby ja już dałam ten jeden klucz, no ale chcemy, żeby to 31 wszystko było ok, a więc oddawanie mieszkania mimo wszystko jest tam jakimś stresem dla nas. Jeszcze cała niespodzianka z moim bratem, święta i to wszystko. I z jednej strony jestem napajona? Po prostu na mega szczęśliwa i wszystko jest mega fajne. Mega fajne, mega szczęśliwa. Ale po prostu mam czasem wrażenie, że chciałam się za dużo nałykać tego, bo chciałam cały dzień spędzać z moim bratem, a z drugiej strony wiem, że za ścianą trzeba pomyć ściany, a więc jutro zapraszam mojego brata do mnie. Po prostu razem to zrobimy, pójdzie nam dwa razy szybciej, a więc mój brat nam to się ucieszy, jak rano go przywiozę, okaże się, że ma sprzątać. Tutaj pranie mi się bierze, to jest po prostu czasami, że się tego zbierze. Ja teraz Aleksiowi włączyłam bajeczkę, wykąpał się i bardzo jest zmęczony, bo już jak wracaliśmy tutaj od moich rodziców, to słuchajcie, on w samochodzie mi zasnął, ale musiałam zatrąbić i po prostu się obudził, słuchajcie, jak zatrąbiłam. A więc tak, nie wiem jeszcze, co dzisiaj będzie na kolację, ale chyba po prostu zamówimy coś, mam ochotę na coś, ale w sumie nie wiemy na co, na coś dobrego, ale znaczy, że wszyscy tacy jacyś chodzą ostatnio zabiegani, to chyba po prostu zamówimy sobie coś dobrego. Ja mam ochotę z jednej strony na sushi, a z drugiej strony na kebaba, a więc tak, po prostu dwie przeróżne rzeczy, nie była ziemia. No ale zobaczymy, Lorą wróci, zobaczymy, na co ma tam ochotę. A ja sobie teraz wyciągnę na chwilkę dosłownie laptopa, usiądę, bo chciałabym zobaczyć, jak mi tam wygląda ten vlog. Czy to się w ogóle do czegoś nadaje wszystko. Bo jeśli czasami tak jest, że te dni lecą. Postaram się jutro dla was nagrywać, ale jeśli nic nie będzie działo, to słuchajcie, nie będę tego naciągać na siłę. Na pewno nagram dla was vloga w moją rodzinę może, potem może właśnie w Sylwestra i potem w styczniu, nie stresujcie się, będą też te vlogi, bo wszyscy tak przeżywają, że się vlogmas skończy, ale przecież vlogi są zawsze i to, że vlogmas się kończy, to nic się takiego nie dzieje, bo vlogi będą zawsze i ja będę te vlogi kontynuować jak najczęściej się tylko będzie dało, aby was nie opuszczać, a więc odezwę się później.